Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Giant Citizen Kabuto i jesteśmy pod windą, którą, co zrobimy? Udamy się w kierunku pionowym zwrot ku górze. Winda jest już gotowa na przyjęcie. Co się stanie, kiedy na nią wejdziemy? Czy stanie się coś złego? Czy będzie jakiś zwrot akcji? Nie! Zostaje tylko... Nie! Ten! Nie! Nie ma miejsca na nas trzech! No... Zawsze mi to bawiło. Czekaj! Znaczy nimi to się nie muszę przejmować, ale... Znaczy ja bym nie doleciał, ale oni tam sobie... Hui! Patrolują dookoła. Zimu. Oczywiście burszy raz już tu czeka. Ale spójrzcie na to. Stworzyłem nową bombę, która zniszczy bramę więzienia, w którym trzymają Timiego. Dalej leć, pomóż mi. O Jezu. Co to za... Nazywa się skoczna bomba. Postarałem się, żeby była wyjątkowo lekka, co byście mogli się swobodnie ruszać, trzymając ją na plecach. Wyjątkowo lekka. Dalej, chłopie! Łoto i łoto! Więzienie imienia Fjezyka. Abromo jest najmocniejsza ze wszystkich. Słuchajcie, moi chłopaki. Jeśli ustawicie skoczną bombę tu z Cyli, uda się wam wejść do środka i uwolnić Timiego. I wierzcie mi, spiegowskie zdolności Timiego bardzo się przydadzą, kiedy przyjdzie czas zmierzyć się z zaklęciami władcy. Zaraz, chwilkę, poczekaj. Nikt nie mówił o walce z władczyniami mu. Rek ma rację. Broń to jedno, a zaklęcia i magia nie ma mowy. Was tam się przywraca. Mieliśmy być teraz na planecie Majorka. O, stój się. Wejdzie, chłopaki, gdzie się podział wasz duch bojowy do jasnej cholery? Przecież gdybyśmy byli teraz na Majorce, to nie robilibyśmy nic oprócz wylegiwania się na słońcu, picia ginu z tonikiem i rozmawiania z dziewczynami. Good point. W sumie Timmy to twardy chłopak. Powinien chyba nauczyć się uważać na siebie. Hej, może mógłbym wyruszyć razem z wami. Co powiesz, Rech? Daleko to stąd? Teraz gadasz. A ich przekonał? A co? Posłuchajcie, mamy roboty do wykonania. Majorka... Może poczekać. Tak, tak, oczywiście. Timmy jest w niebezpieczeństwie. Dalej, rozwalcie bramę więzienia. No to rozwalmy bramę więzienia. Dobra, skoczną bombę wezmę ze sklepu. I... O, granaty. Czy coś tu jeszcze innego kupię? Chyba nie. W każdym razie, skoczna bomba naprawdę jest taka ciężka. Teraz włącz... Żeby wam to pokazać, włączę teraz plecak odrzutowy. No nie ma szans! Zaraz. Chyba, że użyję dopalacza, wtedy trochę podskoczę. Najpierw ty... Wermy. Strzelamy. Wow! Już do mnie strzelają tam z tobą. Nie, dobra. Wrócę później chyba. Chociaż! O, mi to... Nie. Kto to wróżał? Będę strzelał na wszystkich dookoła. Między oczy. Tak jest. Dam tych na dole teraz sobie. Jezu. Gdzieście mnie stanie. Nie ma. Jeszcze te wieżyczki zdejmuję. Chciałem odnowić amunicję do cholery. Prosto w między nich. Pewnie. Nie. Bardzo źle wylądowałem. Tak jeszcze ich trafiać.
Wow, 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 wow. Bicie go, bicie go. Oni coś... Co ich bije? Do ataku! Oj. Dobra, ulecę się. Jesteś na to za stary! A ten strzel... Mówiłem, że... Mówiłem, że... Zdjęcie na początku. Ajajajajaj. Jestem już na to za stary. Masz. Bang. Fajerwerki. Teraz się przyjmie nieco. Wejście będzie tu. Czy będą tam jeszcze jacyś korzyści? Niekoniecznie. Wow. Ajajajajajaj! Gdzie jest ta wieżyczka? A! Po wieżyczce. Przegrupować się! Chodźcie tu! Przegrupować się! Oj! Ale zaraz mi... Nie, dobra. Wypuszczam to i spanamy. Cię... Ajajajajajajajaj! Chyba nie tak miało być. Trzeba się podleczyć. Dobra, jak się doskoczymy? Co tu jest? Lek, ja wiem. Mam nadzieję, że mnie nie zestrzelą tu w locie. Dobra, jest w miarę czysto. Ale... Nie chcę tam schodzić, ponieważ... To jest zbyt ryzykowne. Nie wiem, co to było. Dobra. Tam jest jeszcze ten śmieszny. Tutaj już mi uciekł. Cyk. Damy. Jeszcze raz. Trafię. Czyli coś mnie tu... Coś jeszcze tam strzela. Gdzie? A tu jesteście. Tu macie granaty. W sumie to mogę ich już olać. Ale tu jest to spróbować. Duży. Gdzie jest ten? No to gdzieś to wywaliłem. Hej! Ej, no bez jaj. To mi zniknęło. Albo ukradli. Na pewno ukradli. Oddawaj to! Gdzie jestem? Psz, masz, złodzieju cholerny. Dobra. O Jezu. Nie wiedziałem, że to znika. Już bym się nie wracał, bo to naprawdę... Dobra. Jeszcze trochę. Tylko nie przeleć. Wow. Odbiłem się jak kauczuk i poleciałem. Dobra. I mamy bombę. Teraz musimy bardzo delikatnie zjechać w dół. Powiedziałem delikatnie! Lecimy. Rozwalamy bramę i wchodzimy do środka. Czy jeszcze coś na sto... A, jest jeszcze. Do ataku! Ale wiem, że jest. Dziękuję panu. Dun. Dun. Ten. Dobra. Teraz pewnie jak to się stawiało. Shiftem, dobra. I spierdzielamy! Chodu! Jebut!
była troszkę mocniejsza niż myślę. Troszkę mocniejsza. Miś tylko bramę rozwalić. Sprawdźmy. Może ktoś przeżył. Ojej. Ha, dobry dzionek, partnerze. Kurde, aż nie wierzę, że zostałem w końcu uratowany. Pozwólcie, koledzy, że do was dołączę. Poczekaj. Nie podnosz się. Ale proszę, proszę. Szukamy Timiego, kolego. Tak, widziałeś go? Siedziałem z nim w celi, zanim go przenieśli. Ale z niego był klawy gość. Nauczył mnie śpiewać. Jak się jest dzień i noc zamkniętym w celi, to nie ma wiele więcej do roboty. Dobra, gdzie jest teraz? Tak, proszę pana, nauczył mnie wielu wspaniałych piosenek. Zjednoczcie się, bystrzaki, opal beczkę do dna, stary... Nie przeciągaj strony, chłopcze, bo poczujesz na sobie mojego kioska. Tak, czy to była jeszcze jedna? Tak, tak, było ich tak wiele. Co się dzieje? Imbecyl. Timiego na pewno przenieśli do wiezy Tortur. Tego się obawiałem. Tam właśnie zabrali mojego śpiewającego koleżkę. Bądźcie równymi gośćmi i przyprowadźcie go z powrotem. Śpiewał jak anioł. To powinno wam pomóc. To jest działo milenium. Spory gnat. Skąd on to wziął? Kurde, nigdy przedtem tak nie robiło. Tępy bęcwał. Tępy bęcwał. Nie. Lepiej ty się tym zajmij. Będzie nam potrzebne, jeśli mamy dostać się do wiezy Tortur. Zaraz. Boże, kurde! Spójrzcie, jakie to wielkie! Dalej, chłopaki! Musimy je wypróbować! Na czym? I rozpoczynamy czwarty rozdział. W poszukiwaniu Timiego. O, tak! Forteca! No tam właśnie trzyma go Safo! Chłopcy, wchodzicie w to? Baz, ten gość wyraźnie ześwirował. Zwiewajmy stąd. Niech Gordon i Bennett nas zabiorą. Co na to powiesz? Za tydzień moglibyśmy być na Majorce. Pobawić się z orkami z Majorce. Znaleźć Redzia. Nie mogę zawieść tego starego pryka. Bas, ma rację, Tel. Przynajmniej możemy uratować jego wnuka. W porządku, Burszuras. Wchodzimy w to. Ruszajmy. A tam skąd to wziąłem jest tego więcej. Bas, proszę. A teraz ruszajcie i rozwalcie bramę Tortur, zanim umrę ze starości. Dobra, chłopaki, gotowi? I bądźcie ostrożni. Tym razem zmierzycie się z władczyniami mus. Są strasznie szybkie, a ich cary zabójce. No idźcie już, a ja sobie posiedzę pod tym drzewem. Jasne, tego to jestem pewien. Tak, na pewno. Dobra, teraz pewnie którym się... wyrzucało. Jot! Tak! Pamiętałem! Zatem lecimy z nowym działem. Szary. Idźcie tam, atakujcie. Pierdu. Chodźcie! Mam tu raz wszystko. O, nie zniszczyłem? No jest. I teraz zniszczyłem. Jest. Ło, tam jest wyszyczka. No. Prosto w górę. Pich! Wydechował. Braci! Nie. Skończyłem się ani. Nie zauważyłem. Co jest to? Do ataku! Przegrupować się! Co my tu mamy ciekawego? To się przyda. I to się przyda. Naprawa. Mogę się tym podleczyć. Wolę raczej tarczę. Spróbować. Do ataku! Wszystkim na ni! Wow. Mam dla was mało? Nie spodziewam. A, tam jest ten. Trzeba to zdjęcie prosić. Samonaprowadzające. Oj, trochę mnie tu tną.
Ojej. Myślę, że zaraz sobie wezmę karabin maszynowy. Trochę się nas pytało. Albo że se granaty. No granat, granat. Granat, granat, granat. Cukierki na święta. Smacznego. Kochany mężczyzna. Nie mój drogi. Strzelajcie bez ustawy. Ło, ile się znalazło. Nie, 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 idę po ten karabin, nie ma pata. Wobec tego to jest... Wziąłem sobie pole siłowe i w ogóle z niego nie korzystam. Cały ja. To mi się już raczej nie przyda, ale to mi się przyda. La 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 la. Strzelam tobie, la la la. La la la. A tu jeszcze. Boże, ile tu jest. No. A, bo tam są jeszcze koszary. Trzeba je zniszczyć. O! Jeszcze jeden. Ty będziesz wyróżniony zacznijmy cię z napery. Zaraz po raz pierwszy będzie walka z władczyniami. Mhm. O Boże, jeszcze jedno. Rozliczę jeszcze jedno. Ojej. Jeszcze jeden pokój do sklepu. Dobra, teraz tylko tych zdejmować. Co nie być, co może nie być takie proste. Braci! Nie będę szalał z tym. Ło, jak mnie strzelił. Spadany. Przegrupować się! Aja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 j
Jak on się nazywa? Ten mały taki wzór to na zawsze był. No nie przypomnę sobie. Dawaj to, dawaj to. Nie, zastanawiam. Wszyscy są? Okej. Okay. No to idziemy skapać na tyłki. Gdzie on tam strzela? Zewsząd. Bang! I nie ma. Jeszcze jeden. No, powiedziałem jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No! Trafiony. Wow! Skąd on się tam wziął? Do ataku! Kurde. Do ataku! Brać ich! Mhm. Przegrupować się! Przegrupować się! O, właśnie. Wow! No i było latać, Właściwie to ja mogłem wystrzelić samonaprowadzający ten, żeby go... Czy ja go zabiję teraz? Jeszcze nie? Boże, przecież tym można headshot... No jak się schował, perfidnie! Strzelimy tak. Nie zabiłem go. No cóż do cholery jasne. Chodź tu. Nie wiem jak ja to strzeliłem, ale nie będziemy wnikać.
Dobra. Zabijmy snajperów. Bzyk, bzyk. Co mi władczynie? Szkarda bestia. Może zdejmę chociaż jedną. Nikczemy na władczyni. Oj, oj, oj. Nie można im headshot strzelić. Okej. Tu się jeszcze skitrałeś. No jaki? Chodź tu. Co za koleś? To władczyni już idzie. Nie, nie idzie. No to ją sprowokujemy. I powalczymy trochę odważniej. Bicie ją. Braci! Odejść! To jest właśnie ta moc turbo. Nieważne jak to się nazywa, ważne jak działa. Prosto między oczy! Zakrztusiła się. Dobrze. I teraz bierzemy ze sklepu. Skoczną bombę! Tak jest. Dobra, tylko nie. Najśmieszniejsze jest to, że najśmieszniejsze jest to, ćwiczymy dykcję, że rozwalimy tą bramę. Zrobiliśmy tu masakrę i wejdziemy tam sobie jak nigdy nic. Nikt nam nie zwróci uwagi. I wchodzimy. Wow! Się przewrócił. Kurde, pap! Co to było? Jeszcze o pap zahaczył. Dzieci, zasłaniamy oczy. Będą cycki. Spokojnie, koleż. Ona jest jedną z nich. Nie, to Delfi, córka Safu. Różni się od reszty władcyń, bo nie podoba jej się to, co jej ludzie robią z bystrza. Nie możesz go zabić. To jeszcze dziecko. Złapano go na szpiegowaniu. Nie, nie pozwolę ci. Lichota. Zdrówko, kolego. A tak w ogóle to co tu się dzieje? O, to co miesięczna ofiara dla Kabuto! Brzmi nieciekawie. A co to za biedny gostek? Jakiś dzieciak imieniem Timmy! Timmy powiadasz. Posłuchaj, kolego, zrób mi przysługę i potrzymaj to przez chwilę. O! Spoko! Co? Timmy! Timmy? Timmy! 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 Ja też musiałem. Timmy! Słuchaj, uspokój się wreszcie! Wiemy, wiemy! Jest tam na dole! Aha. Ci gronie pogrywali! Spokojnie, staruszku! Mekowie, przygotować się! O Boże. Kabuto już tu idzie. Nie! Wynoś się stąd. Nie! To Kabuto! Ale co to jest Kabuto? To skrzyk! Boj 100 razy większy od nas! Ale nie! To niemożliwe! On nie istnieje! Boże, skór! Delmeł rację. Trzeba było ruszać od razu na planety Majwę. Spokojnie, chłopaki, spokojnie. Lecz, wzywaj posiłki. Gordon, Belet, jasny szlak. Chłopaki, tu nie zła rozluba, ruszcie do dupy w tej chwili. Posiłki. Główny silnik. Sprawdzony. Tylny odrzut. Sprawdzony. Koszyk z jedzeniem? Sprawdzony. Dobra, no to jazda. Hehehe.
Ja nie wierzę. Nie! Nie! O, witaj, dziadku! Cześć! A niech to wszyscy diabli! Ładny strzał! Co nie? Na mały problem! I cholerni idioci! Cholerni idioci! Młody kabutu! Sypu chłopoki i zabijcie je zanim wróci kabutu! Gwoli wyjaśnienia. Nie usuwałem żadnej cenzury. Ja dostałem taką kopię gry. Żeby było śmieszniej. Żeby mi się tam nikt nie czepiał, że pokazuję gliznę. Szukałem w internecie sposobów jak tą cenzurę przywrócić. Nie znalazłem. Wszyscy chcą usuwać. Także jeśli was to razi, to przepraszam. A w międzyczasie na dzisiaj starczy. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków, gdzie poznamy dalszą historię naszych meków oraz co się stało z Gordonem i Bennettem i czy zobaczymy jeszcze cycki Delphi. Zobaczymy! Do następnego razu, trzymajcie się, hej!